Do głosu zgłosiła się radna, pani radna Joanna Gatowska. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, szanowni państwo, mieszkańcy, pan radny Włodarczyk nie kręcił filmu o szpitalu, tylko kręcił informacje, nakręcił informacje na media społecznościowe o inicjatywie klubu, radnych klubu Lewicy dotyczącym wyjaśnienia sprawy wysyłania, masowego wysyłania wezwań do zamieszczania oświadczeń o przeproszeniu szpitala za czyny, których mieszkańcy nie poczuwają się w odpowiedzialności, żeby takie oświadczenia składać, co wywołało powszechne oburzenie w całym mieście. Skoro pan prezydent akceptuje tego typu działania, to nie będziemy o tym rozmawiać. Za chwileczkę do tego tematu szerzej wrócę, ale proszę pana radnego Włodarczyka tutaj nie wkładać w jego usta nieprawdziwych informacji, bo to tak nie było. Natomiast chciałabym się wypowiedzieć na temat propozycji budżetu, który pan prezydent przedłożył merytorycznie, ale również do kilku wątków, które były tutaj w międzyczasie podnoszone. Ja porównałam ten budżet, który państwo proponujecie na przyszły rok, który już wstępnie oceniłam w stanowisku klubu i podtrzymuję to zdanie, że jest to budżet bez wizji, bez perspektyw rozwojowych, nieoparty na żadnych stabilnych przesłankach. Po prostu trzeba go było zrobić, no to państwo go żeście przygotowali. W dużej mierze ten budżet jest oparty, jeśli chodzi o dochody, na dochodach, które kiedy sprawdziłam sobie z wykonaniem budżetu z roku 2022, bo oczywiście 2023 jeszcze nie mamy, i zobaczyłam, że wtedy, czyli prawie dwa lata temu, wykonaliśmy dochody bieżące na poziomie 362 725 461 zł, a w tym roku planujemy budżet tylko na poziomie 366 598 517 zł, to się tak zastanawiam, czy tylko 4 miliony w ciągu dwóch lat wzrosną nam dochody bieżące? No jeśli tak, to bardzo mało. Więc albo mamy gdzieś niedoszacowanie na przychodach, na dochodach bieżących, albo bardzo ostrożnie w jakimś celu państwo te dochody w taki sposób planujecie. Jeśli chodzi o dochody majątkowe, zaplanowaliście je państwo w roku 2000, wykonaliście je państwo w roku 2022 na poziomie 123 miliony 65 171 zł. W tym roku planujecie te dochody majątkowe w wysokości 151 milionów 302 162 zł. Więc o 30 milionów więcej. I teraz zarówno dochody bieżące, jak i dochody majątkowe w dużej mierze są oparte na dwóch istotnych wydarzeniach, na które tutaj merytorycznie nie zwracamy uwagi. Ale są to sprzedaż nieruchomości, którą pan przygotował i ratuje dzisiaj budżet już nie emisją obligacji, którą poddaliśmy wszyscy dużej krytyce i bardzo dobrze, że pan się wycofał z takich, z pozyskiwania pieniądza z tak drogiego długu, który kosztowałby nas grube, grube miliony kosztów w przyszłości, chociaż stwarza pan sobie tutaj, otwiera pan sobie furtkę, pozwalając na, proponując Radzie, żebyśmy przejściowy deficyt budżetu w wysokości 30 milionów złotych dali panu gwarancję, że będzie mógł pan podjąć, co też pewnie będzie elementem tutaj naszych decyzji, które będziemy podejmowali. Natomiast widzimy, że sprzedaż tych działek, oprócz może tej działki właśnie na Żeromskiego, gdzie chciałabym, żeby pan wytłumaczył jednak, bo prześlizgnął się pan po tym temacie, dlaczego pan zdecydował się na sprzedaż 1/4 działki, która miała być kiedyś w planach tego obszaru, który objęty jest przystąpieniem do przygotowania miejscowego planu. Mówimy tutaj dla mieszkańców informacja o działce popływalni miejskiej przy ulicy Żeromskiego oraz o działce, która leży z boku, gdzie obecnie znajduje się taki plac zabaw dla dzieci, już lekko zużyty i za tym działka przeznaczona jest obecnie tutaj w tych planach do sprzedaży. Dlaczego nie czeka pan na przygotowanie planu dla całego tego obszaru, tylko ten wycinek, który tam jakieś zapisy planu, między innymi możliwość zabudowy do 18 metrów do kalenicy, wysokości do kalenicy pan wystawia na tą sprzedaż i przeciwko czemu ja, na co ja się nie zgadzam osobiście, myślę, że niektórzy radni również.
nie czekając na to, żeby cały ten obszar poddać publicznej dyskusji i z mieszkańcami, i z branżą turystyczną przede wszystkim, i z nami radnymi, którzy chcielibyśmy mieć wpływ na to, jak ta przestrzeń, ostatnia przestrzeń publiczna w dzielnicy nadmorskiej będzie zagospodarowana. Więc jest to dla mnie bardzo niepokojący sygnał. Drugi temat. Jeśli większość z tych działek nie zostanie sprzedana w przyszłym roku, to w większości z założeń tego budżetu, gdzie tu już nie jedna osoba chwaliła, jak bardzo te sprawy społeczne zostały tutaj dobrze potraktowane, po prostu nie zostanie zrealizowana. I właśnie na tych działach trzeba będzie ciąć, tylko że to już nie będzie ciął pan prezydent, zakładam, i ta rada, ale już ci, którzy przyjdą w przyszłości, to oni będą postawieni w tej niekomfortowej sytuacji, że być może będą musieli powiedzieć na pewne rzeczy, że trzeba je ograniczać. To są grube miliony złotych. To jest 76 milionów złotych, na których oparty jest ten budżet. To po pierwsze. Po drugie, druga bardzo duża kwota. 46 milionów złotych wydatkowane na zabezpieczenie potrzeb związanych z funkcjonowaniem żeglugi Świnoujście i tunelu. Panie prezydencie, dzisiaj 100% tych kosztów eksploatacji bardzo ważnych, tak naprawdę tętnicy miasta, to jest krwiobieg, który zapewnia nam dzisiaj normalne funkcjonowanie i który miał być powodem do dumy. Tak, mamy tunel, jesteśmy z tego powodu wszyscy szczęśliwi, wszyscy. Ale utrzymanie tego tunelu, to o czym mówimy jako klub radnych od lat, nie doprowadził pan do tego, żeby zabezpieczyć koszty jego funkcjonowania. I zadam pytanie. 22 września 2021 roku, dopiero po upublicznieniu tego problemu przeze mnie, między innymi i pana posła, już dzisiaj ministra Dariusza Wieczorka, wystosował pan do Ministerstwa Infrastruktury wniosek o dokonanie zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządowych w celu zabezpieczenia ciągłości dofinansowania utrzymaniu przeprawy promowej. Przypominam, 22 września 2021 rok. Ale i tam pan wiceminister Skuza, odpowiadając, napisał, że w piśmie z 18 grudnia 2018 roku, czyli 2 miesiące po podpisaniu umowy na budowę tunelu, informował pan prezydent, że po zrealizowaniu tunelu nie będzie konieczności wnioskowania o dofinansowanie przepraw promowych. Ja zadaję więc pytanie, co pan robił przez 4 lata? Co pan robił przez te 4 lata, żeby doprowadzić do tego, żeby zabezpieczyć jakiekolwiek dochody dla miasta Świnoujście, do tego, żeby dzisiaj chociaż w części pokrywane były koszty funkcjonowania tunelu lub promów, które muszą pozostać? Ja panu odpowiem na to pytanie. No nic pan nie robił, bo tych pieniędzy nie ma. I dzisiaj z budżetu 366 milionów złotych na dochodów bieżących i musimy wydać 46 milionów na utrzymanie najważniejszej firmy, która dzisiaj w mieście działa, czyli właśnie żeglugi Świnoujskiej i która za chwilę będzie również żeglugą Świnoujską i z zarządem dróg miejskich. Nie mamy ani złotówki na to z budżetu państwa. Ile rzeczy moglibyśmy zrobić, gdybyśmy dostali chociaż 20 milionów złotych? Poświęcona temu była Komisja Gospodarki Morskiej. Mam nadzieję, że wrócimy tutaj po zmianie rządu do rozmów na ten temat i że uda nam się wspólnymi siłami te tematy załatwić. Pan minister Wieczorek wnioskował na ten rok w budżecie państwa o przesunięcie i zabezpieczenie środków tych 25 milionów złotych, aby były nadal dostępne po czerwcu do utrzymania tych przepraw promowych, żebyśmy mogli sobie troszeczkę ulżyć w naszym budżecie. No niestety wiadomo, okres wyborczy i taka, a nie inna sytuacja spowodowały, że tych pieniędzy nie ma. Natomiast prawda brutalna jest taka, że zawieszamy przyszłoroczny budżet całkowicie na wydatkach utrzymania przepraw promowych i tunelu ze środków tylko i wyłącznie mieszkańców Świnoujścia. A pytam się, ile imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych można by było za te pieniądze, za część tych pieniędzy zrobić? Ile światełek można byłoby powiesić na ognicy w centrum miasta? Ile można by było zrobić przyjemności mieszkańcom? Ile można byłoby obniżyć stawek za wywóz śmieci, za korzystanie z toalet, za komunikację autobus,
lipcową za dopłaty do różnych działań, które podejmowane są przez oświatę, zdrowie, MOPR i inne instytucje, czy chociażby remonty dróg czy placu. Dużo, po prostu dużo. Tylko że jak się nie ma tych pieniędzy, no to trzeba na wszystkim innym pozaoszczędzać albo napompować sztucznie budżet obietnicą, że sprzedamy jakieś działki i będziemy mieli wtedy pieniądze. Sprzedaż działek to wyprzedaż sreber rodowych. I ja wiem, że pan prezydent ma takie predyspozycje, bo jest w tym mistrzem po prostu w zaciąganiu, w emitowaniu obligacji, no i wyprzedawaniu terenów. No wszystko, co się dało, to już pan wyprzedał i tak naprawdę to będziemy musieli w przyszłości te finanse samorządu bardzo racjonalizować, nie opierając się tylko na nadziei, na sprzedanie działek i działeczek, tylko na po prostu bardzo zdrowej ekonomii zarządzaniu tymi finansami. Jak wyglądał, w jaki sposób wchodzimy jeszcze w budżet roku 2024? Wchodzimy z rozpoczętymi kilkoma konfliktami sądowo-prawnymi z wykonawcami. Płacimy koszty ugód. Mamy rozpoczęte spory sądowe. Niewykonany remont budynku Urzędu Miasta, który, co by pan nie opowiadał, którego koszty diametralnie rosną. Inne przedsięwzięcia, te przedsięwzięcia inwestycyjne, które pan planuje zacząć, to na 123 miliony złotych i oparte są w głównej mierze na dochodach ze sprzedaży majątku, jeśli nie zostaną sprzedane, to nie będą zrealizowane. Więc czym się pan chwali? Planami, tym, co pan ma w głowie, że dzisiaj nagle oświeciło pana, że wymyślił pan rondo na ulicy Grunwaldzkiej i Karsiborskiej, gdzie rok temu żeśmy zakończyli gruntowny remont, modernizację, przebudowę ulicy Grunwaldzkiej i można było wtedy o tym pomyśleć i zaoszczędzić nam nie tylko problemów, jakie już w tym roku były, ale i kosztów, które będzie trzeba dodatkowo ponieść na to, żeby tam to wszystko przebudować. Kolejna inwestycja, którą się pan chwali. Budowa ulicy Nowojachtowej. Budowa ulicy Nowojachtowej przez Park Zdrojowy ma rozładować problem dojazdu do dzielnicy nadmorskiej. Świetny pomysł. Tylko dlaczego zrealizowany 10 lat po sprzedaży działek, całego pasa działek wzdłuż ulicy Uzdrowiskowej? Po pierwsze, dlaczego w tym czasie nie wyremontowano ulicy Krzywoustego? W jakim ona jest stanie? To jest jedyna droga wyjazdowa z tamtej części dzielnicy nadmorskiej. O stanie ulicy Chrobrego już nawet nie będę mówiła. O stanie ulicy Kasprowicza nie będę mówiła. To jest wszystko dramat. Proszę zobaczyć, jak wygląda ulica Piastowska. Ja ostatnio oglądałam taki archiwalny materiał na jednej z lokalnych telewizji, gdzie pan razem z redaktorem, którzy obaj... tak powiem szczerze, to no, uwielbiacie mnie hejtować, ale wezwań wam nie będę wysyłała, proszę się nie martwić. I opowiadał pan o tragicznym stanie dróg w Świnoujściu. I tak się zastanawiam, czy u siebie nie zestawić tego materiału z tym, co jest dzisiaj w naszym mieście. Ze stanem ulic w Świnoujściu, jak one wyglądają. I nie dotyczą tylko Posejdonu, Mazowieckiej, Wielkopolskiej, ale i ulicy w centrum miasta, ulicy Piłsudskiego, gdzie bruk sprzed 150 lat wychodzi na wierzch i nikomu się nawet nie chce podjąć decyzji, żeby te dziury załatać. To jest kurort XXI wieku, który szczyci się samymi pierwszymi miejscami we wszystkich możliwych rankingach. To jest wstyd. To jest po prostu wstyd. I my z tym wstydem wchodzimy w rok 2024. Pan mówi, że pan patrzy na pieniądze. Tak, zgadzam się. Patrzy pan na pieniądze, wydaje je pan często bezmyślnie, niegospodarnie, rozrzutnie. To jest moja ocena, może się pan z nią nie zgadzać, ale mam prawo do takiej oceny. Chciałabym, żeby pan patrzył na ludzi, żeby pan patrzył na potrzeby mieszkańców i na to, w jaki sposób systemowo te potrzeby rozwiązywać i te problemy rozwiązywać. Tych problemów jest całe mnóstwo. Skupia pan naszą uwagę na detalach tak naprawdę, nie zajmując się poważnymi problemami. I chciałam pana po tym przyjęciu tego światełka pokoju poprosić.
proszę przestać nas wszystkich skłócać, żyć i żywić się intrygami. Bo ja pamiętam to z czasów, kiedy jeszcze blisko współpracowaliśmy i to był główny powód, dla którego powiedziałam, że nie chcę tego, nie chcę w tym dalej uczestniczyć. W czym? Powiem panu w czym. Dzisiaj się pan rozwodzi na wszystkich możliwych publicznych miejscach nad szpitalem. Ale ja pamiętam, kiedy pan mi kazał ten szpital sprywatyzować. Pamiętam to doskonale i pamiętam nasze ciężkie rozmowy. I pamiętam i dziękuję radnym Lewicy, którzy wtedy powiedzieli nie, nie wyrazimy, nie podniesiemy za tym ręki. Jedyną możliwością jest komercjalizacja, żeby ratować szpital, który miał wtedy 13 milionów długu. 13 milionów długu. Do tego pan doprowadził. Po 8 latach rządów swoich. I udźwignęliśmy to, mimo tego, że przez lata od tamtego czasu byłam hejtowana na każdym kroku i podjudzani byli również pracownicy żeby również mnie hejtować. Do dzisiaj to się dzieje. Do dzisiaj pan wmawia ludziom, że to, co się dzieje wokół szpitala, to jest moją winą. To jest nieprawda. My uratowaliśmy ten szpital i ja jestem dumna z tego, jak ten szpital funkcjonuje i podniosę rękę za każdą dotacją dla tej placówki, mimo tego, że Narodowy Fundusz Zdrowia coraz lepiej płaci już za usługi, które szpital i Zakład Opieki Długoterminowej realizują, bo wiem, że to działa na korzyść szpitala. Natomiast tam jest jeszcze potrzebna jakość, tam jest potrzebna odpowiednia obsługa pacjentów, a nie wysyłanie masowych wezwań do usunięcia bzdurnych komentarzy, bo ja prześledziłam te komentarze, które są wezwania wysyłane. I zachęcam pana, żeby pan, zanim wyrazi opinię, też się zagłębił w ten problem, a nie tylko opierał się i cieszył z tego, że może pan jedną panią prezes napuścić na radną i mówić, że jest to element kampanii wyborczej. To pan prowadzi wybory. To pan od wielu, wielu lat prowadzi wybory i kieruje się antypatiami, nie wiem z jakiego powodu, zupełnie niepotrzebnie, bo powinniśmy wspólnie dbać o dobro wielu placówek. Już kończę. Rozmawiamy o budżecie, więc bardzo proszę, żeby pan zaprzestał takich działań, które nie oparte są na żadnych właściwych przesłankach. Nie w wolnych wnioskach już pana prezydenta nie będzie i nie będzie mnie słuchał. Zakład Opieki Długoterminowej. Bardzo się cieszę, że tak się bardzo ładnie rozwija. Ale zapłaciliśmy miliony za to, że nie potrafił pan szybciej podjąć decyzji o zmianie prezesa. Widzimy dzisiaj, jaki jest potencjał w tej firmie. Widzimy, jakie są potrzeby. Widzimy, że trzeba go rozbudowywać. Nie trzeba było płacić przez rok czasu długów, ponad 4 miliony złotych, żeby móc doprowadzić do sytuacji, którą się pan chwali. I dobrze, że będziemy mieli taki stan, że 750 tysięcy tylko trzeba będzie dopłacić. Jak będzie trzeba dopłacić 2 miliony, też dopłacimy 2 miliony. Bo zależy nam na dobrej obsłudze naszych mieszkańców i poczuciu ich bezpieczeństwa, że mają placówki, które pomogą im w ich problemach zdrowotnych, własnych i ich rodziców i ich najbliższych. Ale to też jest element tego, że płacimy dzisiaj za pana błędy, za pana zbyt wolno podejmowane decyzje, a zrządzenie czy zarządzanie, no pan raczej rządzi, a nie zarządza, bo zarządzanie to współpraca z ludźmi i słuchanie i rozmawianie z nimi, i konsultowanie różnych spraw, to jest umiejętność podejmowania decyzji. Często szybko, często niepopularnych, często trudnych, ale takich, w których tle jest dbałość o interes publiczny, o pieniądze publiczne i o dobro wspólne, o rozwój usług publicznych, o to, żebyśmy wszyscy mieli poczucie, że żyjemy w mieście, które jest wspólnotą. Jest wspólnotą ludzi, którzy dążą do określonych celów. My tych celów nie mamy określonych, chociażby w strategii rozwoju miasta. Nie wiemy, dokąd zmierzamy, bo pan nas na tą drogę nie poprowadził. Jako prezydent, którego mieszkańcy wybrali 5 lat temu i który to wybór ja między innymi z szacunkiem przyjęłam. Ale 5 lat nie zostało zaproponowane kompletnie nic, w jakim kierunku będziemy szli. Dlatego ja tego budżetu nie przyjmę, nie poprę, nie wiem, czy będę miała możliwość głosować nad nim, ponieważ na godzinę 16 jestem zarejestrowana do lekarza, bo jestem, mam. To dobrze, że pan widzi. Mam nadzieję, że chociaż trochę empatii wzbudza to w panu, natomiast będę musiała niestety wyjść, bo mam badanie USG. Natomiast
nie poprę tego budżetu, chociaż głęboko i mocno wierzę w to, że kiedy nastąpi zmiana władzy, to wspólnie, w porozumieniu tutaj z wszystkimi nowymi radnymi i z pracownikami urzędu, i z mieszkańcami, i z zarządami osiedli, i ze stowarzyszeniami, z klubami sportowymi, bo to nieważne, że nie o to chodzi, żeby tylko klub Flota był zadowolony dzisiaj z deklaracji, które pan im złożył, że będzie dobrze. UKS Prawobrzeże też chciałoby wiedzieć, że będą mogli funkcjonować i rozwijać się, tak jak wiele innych stowarzyszeń, tak jak wiele innych NGO-sów działających w przestrzeni, gdzie budżet obywatelski, który państwo żeście przyjęli, wykluczył na przykład takie inicjatywy jak zorganizowanie przez samych mieszkańców imprez kulturalnych w mieście FK, czy jak chociażby mikrogranty, po 3000 zł dla kilku organizacji, które mogłyby, i tutaj przewodniczący organizacji pozarządowych Kamil Jantar-Lipiński mówił wyraźnie, to były bardzo ważne pieniądze dla ludzi, którzy mogli małe rzeczy organizować na rzecz pewnych społeczności. Powyrzucaliście to bez najmniejszego drgnienia powieki. A można było to inaczej załatwić, ponieważ 350 tysięcy zostało z niewykorzystanego budżetu obywatelskiego z zeszłego roku. Jakimś cudem uchowała się Górka Karsiborska i 880 tysięcy na urządzenia, które tam nigdy pewnie nie staną. I na to miejsce w budżecie jest. Na inicjatywy mieszkańców, na potrzeby mieszkańców, na światełka, na coś więcej dla ludzi, żeby poczuli, że są w tym mieście ważni. Pieniędzy po prostu nie ma. I to jest brutalna prawda o tym budżecie również na przyszły rok, ale wierzę głęboko, że idzie ku lepszemu. Także ja tego budżetu, jeśli nie będę miała możliwości zagłosowania, to informuję publicznie, że nie popieram. Z jakich powodów przedłożyłam Państwu te swoje opinie. Nie musicie się Państwo ze mną we wszystkim oczywiście zgadzać, natomiast mam prawo do takiej oceny, ponieważ 21 lat pracy w samorządzie i wiele różnego rodzaju doświadczeń i pamięć o pewnych wydarzeniach predysponują mnie do tego, żeby taką opinię co do całości wyrazić, bo być może jest to jeden z ostatnich momentów, kiedy możemy na takie tematy tutaj w takim składzie rozmawiać. Dziękuję bardzo Państwu za wysłuchanie i za uwagę. Dziękuję. Nie, to nie było, Panie Prezydencie, expose. Na expose przyjdzie czas. Dziękuję.